Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj film ekscytujący i jakże wymagający ode mnie ogarnięcia pewnych spraw. Stwierdziłam, że będzie to dla mnie mobilizujące i motywujące, jeśli posprzątamy szafę razem i jeśli to nagram, bo wtedy zrobię to regularnie, systematycznie. Będzie dla Was materiał, myślę, że coś interesującego każdy znajdzie tu dla siebie. Będę Wam pokazywać moje ubrania, będę sprzątać szafę. Na wstępie chciałam powiedzieć, że wiem, że tych rzeczy jest bardzo dużo. Nie wiem, czy wszystko uda mi się Wam pokazać. Są kategorie, które na pewno pokazywać nie będę. Zrobię sobie sama selekcję typu, nie wiem, tam bielizna. Zostawimy też kurtki i odzież wierzchnią. Natomiast zajmiemy się takimi kategoriami jak sukienki na co dzień, sukienki na imprezy, na pewno będą spódniczki, cała kolekcja, spodnie, szorty, bluzki. Natomiast bluzki takie basic, typowy, raczej też przejrzę sama, a coś takiego ciekawszego, ciekawsze bluzki, jakieś takie, wiecie, wzorzyste, jakieś takie, że coś się dzieje, to nie jest zwykły t-shirt czy zwykły top, też Wam pokażę i zrobimy selekcję. Jeśli chodzi o wszystkie te rzeczy, to ja mam w planach część oddać, a część wystawić na Vinted. Mogę Wam podać Vinted, jeżeli będziecie czymś zainteresowane, coś Wam wpadnie po prostu w tym filmie w oko i będziecie chciały to kupić. To nie będą jakieś kwoty, na pewno nie będą to kwoty przekraczające stówkę. Nie wydaje mi się, żebym coś tu chciała drożej sprzedać. Natomiast będzie dużo sukienek. I teraz tak, dzisiaj robimy film, robimy część z sukienkami na co dzień. Pierwsza sukienka na co dzień, którą mam, to jest sukienka, którą mam na sobie. Teraz wlecą przebitki. No i dobra, widzieliście, jak ona się prezentuje, jest to taka hiszpanka, tą sukienkę zostawiam. Bardzo ją lubię, jest prześliczna, niestety to jest 100% poliester, to jest sukienka chińska. Ja ogólnie nie kupuję na Shein, nie kupuję na AliExpress, nie kupuję po prostu chińskiej odzieży, nie zamawiam. Jakieś akcesoria, niektóre tak, bo to samo jest w sklepie, a jest dużo droższe, natomiast sukienek nie. Natomiast ta jest typowo z chińskiego marketu, natomiast ona mi się tak spodobała, ten wzór w te maki, ten krój hiszpanki, że postanowiłam ją zakupić, droga nie była, w mojej kolekcji zostanie. Na takie upały, jakie mamy dzisiaj, ja dosłownie stoję i się pocę, ona jest trochę za mało przepuszczalna i to nie jest komfortowa sukienka. Natomiast taka, wiecie, wiosna, albo taki troszkę chłodniejszy, oj, przepraszam, chłodniejszy letni dzień, to jest naprawdę super i ona ze mną w mojej kolekcji zostaje. Następna sukienka, którą chciałam Wam pokazać, to jest marka Mohito i tutaj znowu skład nie powala. To jest sukienka, która jest 100% poliester, więc znowu kupiłam ją od nowości, to akurat nie jest rzecz z lumpka. Kupiłam ją od nowości, ale niestety no pokusiłam się, że tak powiem, na krój, na wzór, na długość, ona jest długa do ziemi na mnie i słuchajcie, tutaj jest taka mgiełka, ma ściągacze, też w tym momencie zrobię Wam na nią zbliżenia. Także widzieliście, jak ona się prezentuje, też w mojej kolekcji zostaje, bardzo ją lubię, natomiast 100% poliester. I to są jedne z tych rzeczy, które mają gorszy skład w mojej szafie, aczkolwiek nie wszystkie. Teraz raczej sięgam po bawełnę, wiskozę, coś, co jest przepuszczalne, jest komfortowe, możemy to nosić latem. Natomiast zdarzają się takie modele i wzory, jak te, które bardzo mi się podobają i pomimo wszystko biorę poliester. Także te dwie sukienki w mojej szafie zostaną i lecimy dalej. No i słuchajcie, dobra, jeszcze chcę tak wspomnieć, że oczywiście w mojej szafie zostają wszystkie te sukienki nowe, które pokazywałam Wam w ostatnim lump haulu, a w sumie w trzech, bo czy któreś jest tu za złotówkę? Nie. W tym pierwszym lump haulu po moim powrocie pokazywałam Wam wycenione sukienki, które kupiłam. I te wszystkie sukienki, jest tu sztuk raz, dwa, trzy, cztery, pięć,
one wszystkie ze mną zostają. Także jeżeli jesteście ciekawe tych sukienek, to zapraszam do tamtego filmu. Nie będziemy się po prostu powielać, bo trwałoby to zbyt długo, ale te sukienki to są nowe, nowo zakupione. W związku z tym one w mojej kolekcji zostaną. Nacieszę się nimi, pochodzę w nich. Być może później zdecyduję, że którąś sprzedam. I lecimy z kolejnymi. Kolejna sukienka, słuchajcie, również skład nie powala. Lecimy teraz z takimi, wyszło na to, że niezbyt fajnymi składami. To też będzie poliester, ja tego nie sprawdzałam, natomiast materiał jest bardzo podobny do tego, co mam na sobie i do tej sukienki z Mohito. Ta sukienka jest Staliwell, również ona jest skupiona od nowości. Wlatują teraz przebitki. No i widzieliście tą sukienkę, ja ją bardzo lubię, ona wygląda fenomenalnie na ciele. Niestety ja dzisiaj, z tego względu, że jest gorąco i masakra, musicie mi wybaczyć, nie będę mierzyć wszystkich tych rzeczy na sobie. Być może część tak, ale na pewno nie wszystkie. Ta również ze mną zostaje, bardzo ją lubię, noszę, także tutaj nie jest tak, że ona leży zapomniana gdzieś w kącie. Często po nią sięgam. Bardzo lubię, bardzo ładnie wygląda, także lecimy z kolejną rzeczą. Słuchajcie, kolejna sukienka to jest sukienka z Zary, z takimi marszczeniami na całej długości. Jest to taka mini, zapinana na guziczki. Jak coś słyszycie, to mój kot się bawi. Jest fan. Jest niezły fan, sprzątamy szafę. I to jest sukienka z Zary. To jest rozmiar S według producenta, natomiast ja bym powiedziała, że to jest XS albo nawet 2XS. Tutaj mój manekin to jest SK i miałam ciężko na manekinie tą sukienkę zapiąć na te guziczki. Też wlecą przebitki. No i dobra, widzieliście jak się prezentuje. Ona jest z takiego grubszego materiału. Taka typowo koszulowa, jeśli chodzi o krój, i ta sukienka z mojej szafy robi wyjazd. Mam teraz nowe, które noszę częściej, które wolę bardziej, także już tej mówimy papa. Być może tą część podzielę na dwa filmy. W każdym razie część rzeczy pokażę Wam na manekinie, część nie. Tutaj akurat ta sukienka na manekina nawet się nie wcisnęła, więc jestem zmuszona Wam pokazać ją tak. Na dole to jest taka mgiełka, ona ma pod spodem bawełnianą podszewkę, tutaj ma taką pod biustem koronkę, która prześwituje, tu wszystko jest zakryte, do tego ma takie po bokach takie, nie wiem jak to nazwać, harfy, je związujemy z tyłu, jest bardzo ładna, letnia, zwiewna, miałam ją na sobie dosłownie dwa razy, a jest już trochę w mojej szafie, ale jeszcze zostawię na jakieś letnie wyjazdy, na właśnie strój kąpielowy, ona prezentuje się przepięknie, także ją sobie jeszcze zostawię. To jest no name, to jest sukienka, słuchajcie, kupiona na wakacjach w Hiszpanii, na Majorce, więc ja kompletnie nie wiem, tutaj nie ma... wiecie, tam była taka, że to niby są szyte ręcznie, ona trochę kosztowała. Czy faktycznie była szyta ręcznie, nie wiem, natomiast ona nie ma metki żadnej. Także lecimy z kolejną sukienką. No i dobra, kolejna sukienka również na co dzień, ale z takich bardziej eleganckich bym powiedziała. To jest sukienka, którą mam jeszcze z metką. Kosztowała na lumpie 28 zł. Jest to MK. Dostałam ją od mojej siostry, ponieważ bardzo mi się spodobała. I widzę ją pod taką koszulę białą z bufiastymi rękawami. Chociaż solo też prezentuje się bardzo fajnie. Jest to MK, ale na mnie na rozmiarze S prezentuje się bardzo ładnie. Tak ona wygląda. Tutaj z bliska ma taki poszarpany materiał. Tutaj już tego nie mamy. Bardzo ładna, elegancka, taka wiecie, gdzieś do biura, ale też nawet na kawę, na jakieś spotkanie. Pięknie na ciele wygląda. Nie ma tutaj w ogóle żadnej metki, jeśli chodzi o firmę. Tak ona się prezentuje i ona jest z metką. Lumpeksową co prawda, ale to oznacza, że nawet jej nie zdążyłam jeszcze uprać, a chciałam Wam pokazać. I ona na pewno ze mną zostanie, no też sobie ją ponoszę przynajmniej kilka razy. Może później odsprzedam po prostu albo oddam, zobaczymy, ale na razie ze mną zostaje.
Kolejna sukienka, która ze mną zostanie, to jest też sukienka od niedawna w mojej szafie. Też nie zdążyłam jeszcze jej uprać. Mam metkę lumpeksową. Jest to marka Oasis. Sukienka, którą, czekajcie, bo tu wyszedł nam dekolt, którą kupiła również moja siostra i którą ja również chcę sobie jeszcze zostawić, bo jest nowa w mojej szafie, jest to jakaś odmiana i pięknie się prezentuje na ciele. Jest to taka zwykła, zwiewna sukienka, ma ramionczka, troszkę rozszerzająca się ku dołowi i bardzo ładnie dopasowana w talii. Także ta sukienka zostaje i lecimy z kolejną. Kolejna sukienka, tej sukience mówię już papa. Sukienka prezentuje się tak. Wlecą też przebitki na manekinie. Natomiast tak, tutaj mamy taki rozszerzony, rozploszowany rękawek, zwężający się w nadgarstku. Dekolt, tak ona się prezentuje. To jest sukienka, która, słuchajcie, ma piękny motyw, piękny wzór, pięknie prezentuje się na ciele. Miałam ją na sobie kilka razy, natomiast to jest też sukienka w rozmiarze XS, kupiona w Lumpeksie i jest to Shein. Także no tutaj skład nie będzie powalał i w ogóle, natomiast no, jak nałożycie to na ciało, to wiecie, nikt nie powiedziałby, że to jest Shein. Bardzo ładnie się na ciele prezentuje. Ja tak jak mówiłam, nie zamawiam z chińskich stronek, ale czasami na Lumpeksie coś się trafi, a czasami nawet nie popatrzę na metkę, coś mi się spodoba. I teraz po prostu Shein zalewa Lumpeksy. Co nie jest fajne i dobre, ale tak się zdarza i ta sukienka już robi wyjazd, a Wy macie teraz przebitki. I słuchajcie, kolejna sukienka, której powiem już papa. Są takie sukienki, które mam w mojej szafie, które nadal mi się podobają i nadal bym nosiła, ale mam po prostu tego za dużo i muszę dzisiaj zdecydować i być konsekwentna, w czym chodzę, w czym nie. Więc teraz będzie seria sukienek w sumie, które oddaję. Poprzeplatamy to, ale generalnie to jest sukienka, którą oddaję. Oddam lub sprzedam. Jak się nie sprzeda, to oddam. Tutaj zauważyłam, nakładając na manekina, że nie ma jednego guziczka. Ja nigdy tego guzika aż tak wysoko nie zapinałam, więc nawet się nie zorientowałam. W każdym razie jest ona zapinana. Trochę na dole jest asymetryczna. Ma perełki. Tutaj ma taki marszczony rękawek, koszulowa, w pięknym, zielonym odcieniu. Swego czasu nosiłam ją bardzo często i bardzo ją lubiłam. Wlecam przebitki, żebyście mogli zobaczyć ją całą. I ona też już robi wyjazd, ponieważ no, mam inne sukienki, nowsze sukienki, które chcę ponosić. A wiecie, mam tego po prostu przesyt. Kolejne, słuchajcie, dwie w zasadzie sukienki są bardzo do siebie podobne i był tu lekki dylemat, ponieważ postanowiłam, że jedną oddam. Tutaj jest marka H&M Divided, taka sukienka w paski. To jest sukienka, którą pokazywałam Wam na ciele, mierzyłam ją bodajże i pięknie wygląda na sylwetce właśnie w holu z Norwegii. Także możecie wrócić do starych filmów. I tam ta sukienka jest pokazana na ciele. Bardzo ładnie na ciele się prezentuje. I z chęcią bym ją zostawiła, ale okazało się, że mam podobną sukienkę, tylko z długim rękawkiem. To jest marka w ogóle jakaś no name, bo ja tu nie mam metki. Aczkolwiek stwierdziłam, że chyba zostawię sobie tą. Bo na dłuższy rękaw, zdecydowanie w pasy, mam sukienek mniej. Ona jest też taka ciekawa, bo tutaj ma inne paski. I jest dużo dłuższa, jest taka, no, do połowy łydki, czyli prawie do ziemi. Tak się prezentuje. Jest bardzo ciekawa, jest to coś innego w mojej szafie i postanowiłam, że ta ze mną zostanie, a z tą się już pożegnam. Kolejna sukienka, z którą już się pożegnam, z racji tego, że rzadko kiedy noszę miniówki, zdarza mi się, ale rzadko kiedy to robię, rzadko kiedy noszę. To jest również H&M, z tego co pamiętam. I tak, Divided, to jest H&M, to jest rozmiar 32, czyli nawet 2XS w zasadzie. I to jest taka malinowa, żarówiasta, piękna sukienka na ramionczkach. Ona ma taki prążkowany materiał.
Natomiast powiem Wam, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam ją na sobie, więc mówię jej już papa. I kolejne dwie sukienki totalny basic, takie sukienki na co dzień, w dwóch różnych kolorach. Jedna jest zielona, taki ciemny zieleń, on mi bardzo ładnie pasuje, podkreśla oczy, więc bardzo lubię. Druga jest szara, też kolor ok. Natomiast z jedną się już pożegnam, dlatego że krój tych sukienek jest bardzo, słuchajcie, zbliżony. Ta zielona jest marki H&M, znowu Divided, znowu rozmiar XS. I to jest na takich cieniutkich ramionczkach, też z lekko takiego prążkowanego materiału, być może to widać. Zielona sukienka, też długa, praktycznie prawie do ziemi, też gdzieś tak do połowy łydki, nawet trochę dalej. Przepięknie podkreśla figurę, przepięknie podkreśla talię, wygląda bardzo ładnie, ładnie się prezentuje. To jest bawełna, ona jest przepuszczalna. I druga sukienka, która jest z nieco grubszego materiału, jest to marka Only i jest to rozmiar S. Ten materiał jest trochę grubszy, w związku z tym bardziej się w nim pocimy, ten jest cieniutki. Druga kwestia jest taka, że to jest SK i ona jest mi trochę luźna, taka wiecie, po podwórku ok, ale już tych sukienek po podwórku mam po prostu za dużo, więc z tej zwykłej, basicowej sukienki też już rezygnuję i zostaje ze mną ta zielona. Kolejne dwie sukienki, słuchajcie, postanowiłam przyspieszyć. Kolejne dwie sukienki, które są powiedzmy podobne, bo są z guziczkami. Natomiast tak, już Wam pokazuję opcję numer jeden. Opcja numer jeden to jest taka sukienka, chyba ona też jest z H&M-u, tu ma guziczki. Jest taka na ramionczkach, czarna, zwykła, basic. Troszeczkę dłuższa, taka długość nadal przed kolano, ale nie jest to mini-mini. Sukienka, w której bardzo często śmigam, którą lubię, która jest taka po prostu zwykła. Także ona ze mną zostanie. I sukienka, którą zdecydowałam, że już oddam, chociaż swego czasu śmigałam w niej mnóstwo razy. Ja ją kupiłam nową od nowości w sklepie po prostu. Nie w lumpeksie, natomiast nie pamiętam, jaki to był sklep. I ona ma takie fajne, ciekawe guziczki, fajny wzór, jest też taka prążkowana. Jest na ramionczkach, jest też taka dłuższa, to jest taka długość, nawet bym powiedziała, do połowy kolana albo nawet za kolano na mnie, natomiast ja jestem niska. I stwierdziłam, że mam na ramionczkach trochę tych basic sukienek i że ona już mi się tak troszkę, że tak powiem, przejadła, także ona już z mojej szafy idzie sobie w świat cieszyć kogoś innego, a ta czarna ze mną zostaje. Kolejna piękna sukienka, z którą też chcę się już niestety pożegnać. Jest to marka FNF. O dziwo made in Romania, czyli nie szyta w Chinach. Niemniej jednak ona jest bardzo ładna, taka troszkę tutaj marszczona. I ją też Wam tutaj pokażę na manekinie. I ona tak się prezentuje. Swego czasu nosiłam ją i bardzo ją lubiłam. Mam gdzieś jeszcze w niej zdjęcia. I również uważam, że jest nadal piękną sukienką, nadal bardzo w moim guście, nadal mi się podoba i krój, i wzór, i to jak wygląda na sylwetce. Natomiast no, mam tego już za dużo i chciałabym konsekwentnie pozbywać się rzeczy, bo też wiecie, żeby mi mogło przybywać, to muszę się też pozbyć, plus wiecie, kobieca logika, nie? Zrobi się miejsce na nowe rzeczy, ale tak naprawdę no nie chodzę w tych rzeczach, tak? Nie jestem w stanie założyć wszystkiego. Także ta sukienka zaraz wleci przebitka na manekinie i ona też idzie w świat. No jest przepiękna, ona tutaj ma, zobaczcie, takie piękne wzory. Dobra, wlatuje przebitka. Dobra, słuchajcie, z tą sukienką update jest taki, że na manekina ona nie wchodzi. To jest rozmiar 34, to jest XS-ka, natomiast ona nigdzie nie jest odpinana, zakładamy ją przez głowę, w związku z tym na manekina ona nie wejdzie, nie jestem w stanie Wam na manekinie pokazać tej sukienki, ale tak jak mówiłam, już się z nią żegnam, z bólem serca. Kolejna sukienka, która ze mną zostaje, również marki Taliwell, to jest taka sukienka, która jest bardzo długa, długaśna, do ziemi praktycznie, przed kostkę. Tutaj ma również taki przeźroczysty rękawek. Jest to również Taliwell, jak ta czarna, którą Wam pokazywałam na początku i też bardzo często w niej chodzę. Noszę ją, ona teraz tak do jesiennych stylizacji, ramoneska na nią, ona będzie też fajnie wyglądała, ona nawet z trampkami fajnie wygląda. To jest sukienka, którą też nosiłam latem, miałam ją na swoim urodzinowym wypadzie z dziewczynami, także
Noszę ją, korzystam, także ona ze mną na pewno zostanie. Jest to taka, powiedziałabym, trochę hippie, trochę boho styl. Ona fajnie wygląda, jak mamy bardzo dużo naszyjników czy bransoletek. Tak, wiecie, bardzo ładnie się wtedy prezentuje, więc zostaje. Słuchajcie, kolejna sukienka, która też robi wyjazd z szafy. To jest sukienka, którą zakupiłam na Vinted od jednej z vintedzianek. Bardzo mi się spodobała. Pamiętam, że dałam za to wtedy dość spore pieniądze. Niemniej jednak byłam w niej od tego czasu raz. Jest ona typowo letnia, daje taki hiszpański vibe. Jest prześliczna. Jest prześliczna, ale ja mam dużo prześlicznych sukienek. Tak się prezentuje. Jest koronkowa, jest króciutka. Z tyłu ma takie wycięte, nie wiem czy to widzicie, wycięte plecy. No, prezentuje się na sylwetce nieziemsko. I jest to, w kamerze widzę, że jest to biel, ta koronka. W ogóle ta koronka jest bardzo, bardzo piękna. W kamerze widzę, że jest to biel. Na żywo jest to taka bardziej ekri, beżowa biel. Taka złamana biel. Bardzo piękna sukienka, ale też już się z nią żegnam. Także ją sprzedam, wystawię, odsprzedam. Pójdzie w świat, będzie cieszyć kogoś innego. Mam nadzieję, że ktoś z niej skorzysta bardziej niż ja. Słuchajcie, kolejna sukienka, która jest marki Zara. Jest to sukienka, która jest nowa z metką, której nie miałam okazji nigdy nałożyć. I wiem, że pewnie nigdy jej nie nałożę, ponieważ mam inne sukienki w panterkę, które noszę częściej. Dlatego zdecydowałam, że ją również odsprzedam. Tak ona się prezentuje. Tutaj z przodu ma takie dwa paseczki, które możemy sobie pod szyją zawiązać. I tu na dole ma taką uroczą falbankę. Rękawek prezentuje się tak. Tutaj mamy różne gęstości tej panterki, wielkość i kolor tego materiału. Także ona jest niesamowicie ciekawa i niesamowicie mi się spodobała, ale nie noszę jej, realnie jej nie noszę. Nie miałam jej na sobie ani razu, także no też się już z nią pożegnam. Słuchajcie, przebrałam się, kolejną sukienkę mam na sobie. To jest jedna z tych sukienek, którą nosiłam już po prostu mnóstwo razy. Jedna z tych, które, patrzę, bo tu jest mój kot i nie chciałabym zdeptać, które nosiłam mnóstwo razy, którą bardzo lubię. Która jest taka zwiewna, o którą też jak nosiłam ją na studia, to miałam mnóstwo pytań o tą sukienkę, skąd ona jest, także wlatują przybitki na osobie i tą sukienkę zostawiam, ponieważ wiem, że będę ją po prostu nosić. Kolejna, słuchajcie, taka zwiewna dość sukienka. I miałam ją na sobie dosłownie raz. To jest sukienka marki New Look. Ja się na nią uparłam. To jest rozmiar 14, więc zdecydowanie nie mój rozmiar. Natomiast no, wygląda na mnie również ładnie, bo tak luźno, jak taka mgiełka, jak ta. Natomiast jest mniej dopasowana. Zdecydowanie sprawdzi się MC, LC na przykład. Na mnie jest troszeczkę za duża, ale jest no, prześliczna wzór, ta asymetria. Bardzo mi się to w tej sukience spodobało i ta zwiewność i stwierdziłam, że wezmę. Miałam ją na sobie raz, więc teraz idzie już w świat, ale jest naprawdę prześliczna. Słuchajcie, kolejne dwie sukienki to jest ten sam model w różnych wzorach, kolorach i to są sukienki, które bardzo lubię, które noszę, które niesamowicie podkreślają figurę, talię, pupę, wszystko jest pięknie podkreślone. Być może wlecą przebitki, ale nie wiem, bo jest tak gorąco, że nie chcę się mierzyć, musicie to wybaczyć. To są sukienki, które ze mną zostaną. Kupiłam je nowe w butiku chyba Renę, z tego co kojarzę. Metki ze składem nie ma, tak się prezentuje. Ona jest taka wiązana, może pokażę na tej, że będzie to lepiej widać, chociaż nie wiem. Ona jest taka, widzicie, koszulowa u góry, z długim rękawem, z guziczkami, wiązana w pasie i tutaj taka marszczona.
Bardzo elastyczny, rozciągliwy materiał. Dwie te sukienki mam. Myślę, że najlepiej by było, jakbym ja ją ubrała, więc odłożę sobie na bok. Jak będę pamiętać, to wlecą przybitki. Niemniej jednak te sukienki na ciele prezentują się pięknie. To jest mój ulubiony model, który niesamowicie podkreśla sylwetkę. Myślę, że te sukienki jeszcze długo, długo w mojej szafie ze mną zostaną. Także wlatuje przebitka. Kolejna sukienka to jest również sukienka, słuchajcie, w panterę. Również taka koszulowa, marki H&M, ja Wam ją kiedyś pokazywałam. Również kupowałam ją nową, będąc w Norwegii. Tak ona się prezentuje. Tutaj ma taki rozszerzony rękawek, zwężany ku nadgarstkowi. Koszulowa, wiązana w pasie i bardzo długa do ziemi. Przepiękna sukienka, świetnie wygląda zarówno do rzymianek, jak i do trampek po prostu zwykłych. Piękna jest ta pantera, niesamowicie elegancka, taka pantera, jaką lubię. No i na pewno będę w niej chodzić, to jest zresztą albo wiskoza, albo bawełna, ale chyba bawełna. Więc jest przepuszczalna, zwiewna, bardzo fajna na lato i zostaje w mojej szafie.